Chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, am bracia i siostry, pokój Boży. Chciałem dzisiaj poruszyć temat, może tak troszeczkę, może nie tak do końca. Wiem, że wiele będzie można powiedzieć jeszcze na ten temat. Ale nim ten temat zacznę, podzielę się pewną refleksją. Tak szedłem wczoraj na spacer. Takie przyszły mi myśli, że Bóg, gdyby tak faktycznie słuchał naszych świadectw o naszym bliźnim, miałby dylemat, kogo wziąć do nieba. Bo często w jednym domu mówimy tak o tych, inni mówią o innych tak. Nigdy w sensie pozytywnym, często w sensie negatywnym, że ten taki czy ten owaki. I często Bóg by musiał, gdyby tak na nas patrzył i on myślał o tym, co my mówimy, miałby dylemat, kogo wziąć do nieba. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy pilnowali się tego, co mówimy, bo często jak chcemy, tak Słowo Boże mówi, jak chcecie, aby wam ludzie czynili, tak wy im czyńcie. Czyli ważną rzeczą jest, żeby w naszym życiu codziennym, gdzie jesteśmy tam w domach, nie omówili ten taki, ten owaki, ale po prostu, jeżeli trzeba, to się modlili, jeśli trzeba, po prostu błogosławili i w ten czas Bóg będzie zmieniał daną osobę. Mówię, bo często by tak było w naszym życiu, czy byśmy my zostali zabrani, bo ktoś może o nas źle mówi przed Bożym obliczem i może być to różnie. Dlatego pilnujmy naszych ust, nie tak łatwo wypowiadajmy słowa przeciwko komuś, bo często jakim sądem sądzicie, takim i was zostaniecie osądzeni, abyśmy też o tym wiedzieli. Ale dzisiaj chciałem mówić o czymś innym. Gdy apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, zwraca się i tak sobie rozmyślałem też o tym, może zacznę od 4 rozdziału. To jest 4 rozdział 1 listu apostoła Pawła do Koryntian. Od 19 wersetu. Nie będę budował na jakimś tam fragmencie, bo w Biblii wiele fragmentów jest na ten temat powiedziane, ale jest zapisane tak. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam wam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością w duchu łagodności? Gdyby apostoł Paweł dzisiaj przyszedł do naszego zboru i by chciał się zapoznać z mocą, no jak to wygląda w naszym życiu, w życiu zboru? No nie wiemy, jak to jest. Wiele jest cudownych Bożych obietnic, a jednak modlimy się, nie widać tej mocy Bożej, często nic się nie dzieje. Ale właśnie dzisiaj też chciałem powiedzieć o tym, że z jednej strony apostoł Piotr pisze w swoim liście, że budujemy się jako te żywe kamienie, właśnie jako świątynię duchową, aby składać te duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my powinniśmy pojedynczo szukać i budować się, aby wzrastać w mocy Bożej. Moc Boża to nie tylko znaki i cuda, ale większość mocy Bożej, która działa w naszym życiu, to jest moc ku uświęceniu, ku zmianie charakteru, ku zmianie różnych wielu rzeczy w naszym życiu, aż dojdziemy wszyscy do wymiarów Chrystusowych. Boża moc właśnie chce zmieniać nasze życie, ale też chce, aby gdy będziemy się modlić, gdy pójdziemy zwiastować Ewangelię, aby było to potwierdzane znakami i cudami, aby te Boże obietnice, o których jest mowa, chociażby o uzdrowieniu, chociażby o innych rzeczach. Przez Słowo Boże mówi list Piotra, w 53 rozdział Księgi proroka Izajasza i też w liście Piotra jest napisane, że gościńce uleczyły was. A często jakoś tak inaczej jest. Często nie jest tak, jak powinno być. Często modlimy się, nic się nie staje, nic się nie zmienia. Ja wiem, że często Bóg dopuszcza rózgę, bo nas kocha, nas miłuje, i wie, żeby się upamiętać, to często zsyła pewne rzeczy do naszego życia, abyśmy się upamiętali. Ale też często przychodzi różne doświadczenie, modlimy się i nic się nie zmienia. Bo gdzieś tej mocy mało, gdzieś szukamy wielu innych rzeczy, a nie szukamy mocy Bożej. Ale też chcę pokazać
może tego poranku, w jaki sposób podążać tą drogą, aby moc Boża zaczęła objawiać się w Twoim życiu. Aby moc Boża zaczęła objawiać się w Twoim życiu. Abyś mógł chodzić. Przypomina mi się to chyba opowieści Dzikiego Boru, czy jakiś taki tytuł był. I tam było takie świadectwo pewnego człowieka, gdy szli, młody człowiek szedł i ze starszym człowiekiem szedł na nabożeństwo. I ten miał młody człowiek, to nie chodzi, że młody czy stary, tylko starszy czy jaki, ale ten starszy brat idą razem i poszli, wspaniałe nabożeństwo było i mówi, pyta się ten młody, no i co przeżyłeś? Mówi, bracie, mówi, no jakie wspaniałe nabożeństwo. Mówi, ja to, o co prosiłem Boga, to uczynił w moim życiu. Chciałem, żeby ktoś mi dał buty, bo nie miałem, Bóg da, i ktoś mi dał buty. Mówi, chciałem się najeść, ktoś mnie zaprosił na obiad. A mówi, a ty? Nic. Posłuchał, poszedł i wszystko. Moc Boża, która działa, która zmienia życie człowieka, ale też, która czyni wiele rzeczy w naszym życiu. Jest to bardzo prosta droga, a zarazem bardzo trudna, bo trzeba dołożyć starań, z jednej strony, z naszej strony, ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, że ciało nic nie pomaga, to duch ożywia. I jeżeli, może przeczytam najpierw ten fragment Bożego Słowa, a później, to jest zapisane w liście do Filipian, w 3 rozdziale i 10 werset. Żeby nie mówić, że się opieram na jednym wersecie, te same słowa, podobne, są zapisane w 2 liście apostoła Piotra, 1 rozdziale. Żeby poznać go, pierwsze, poznać go dalej, doznać mocy zmartwychwstania jego, uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobny do jego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Często mówimy tak ludziom, że kolejność w Słowie Bożym ma znaczenie. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Nie kto ochrzci się, uwierzy, będzie zbawiony. Czyli kolejność jest ważna. I czytałem również oryginalne, taka sama jest kolejność. W Grece tak samo jest zapisane, taka sama kolejność. Czyli pierwszą rzeczą, którą w naszym życiu, aby moc Boża działała w naszym życiu, abyśmy chcieli poznawać Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana mówi o tym, kto go zna, czyli poznał, zachowuje jego słowo, zachowuje jego przykazanie. Kto go zna, czyli poznać Boga. Ale poznać go to nie jest tak łatwo. Nie poznamy go w ludzki sposób. W liście do Koryntian jest napisane, że przez świat, przez swoją mądrość nie poznał Boga. Nie poznamy go przez mądrość ludzką. To jest niemożliwe. Nie poznamy go również przez zakon. Czyli jeżeli będziemy spełniać dobre uczynki, będziemy przestrzegać pewnych rzeczy, w ten sposób nie dojdziemy do poznania Boga, nie dojdziemy do poznania. Słowo Boże, jak mówiłem na początku, duch ożywia, ciało nie pomaga. Duch ożywia. Czyli ja bym powiedział to tak, z jednej strony nasze pragnienie poznania Boga, bez żadnych podtekstów czy żadnych niewłaściwych motywacji. Bo często byśmy chcieli, mówi, poznać Boga, żeby ta moc była w naszym życiu, żebyśmy się chlubili, jacy to święci jesteśmy, jacy to wspaniali jesteśmy. A to jest, powiedzmy sobie szczerze, pycha. A Bóg nigdy nie dopuści, po prostu, żeby coś dać, żeby to doprowadziło ciebie czy mnie do upadku. Mówię, często powtarzam, że największym szczytem pychy to jest taki, że będę taki pokorny, żeby mnie wszyscy ludzie podziwiali. Często tak myślimy. Często mamy taki sposób myślenia, może nie tak jawnie, ale często warto by było się zapytać, po co robię pewne rzeczy? Jakie mam motywacje tego, aby to robić? Czyli poznać. Poznać Boga. Poznajemy Go poprzez Jego Słowo. Poznajemy Go poprzez to, że On objawia się nam. Nie gdy zaczniemy dzisiaj czytać Słowo i Go poznamy, bo to jest działanie obustronne, to Duch ożywia. Wielu ludzi zna Biblię na pamięć, ale nie poznali Boga. Nie znają Go w ogóle.
nie znają Go. Bo by Go znali, to byśmy widzieli w ich postępowaniu, że znają Boga. Bo to widać w życiu chrześcijanina, czy on poznaje Boga, czy on zna Boga. Czyli pierwszą rzeczą, poznanie Boga. Apostoł Piotr, przecież czytamy o tym w pierwszym rozdziale drugiego listu, że przez poznanie Jego wam się wszystko pomnoży łaska, że przez poznanie Jego mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko On nam dał przez poznanie Jezusa. Dzisiaj wspominamy Jego śmierć, Jego wielką miłość, którą objawił każdemu z nas. Czyli pierwszą rzeczą, ważną rzeczą jest chcieć Go poznać, ale musimy przyjść w pokorze przed Boże oblicze i tylko chcemy Go poznać dlatego, że On jest naszym Panem, naszym Bogiem i naszym Zbawicielem. Bez żadnych korzyści. Bez żadnych, bo często wychodzimy, że poznamy Go, bo już jakieś korzyści będziemy mieli. Nie, poznać, myślę, że to jest tak jak przyjaźń, jak przyjaciela. Poznaje się, przebywa się z Nim. Nie dla jakichś korzyści, ale dlatego, że jest. Dlatego, że jest moim przyjacielem. Dlatego, że nawet ja jestem gotów poświęcić dla Niego czas, poświęcić dla Niego rzeczy, a nie oczekiwać, że On coś dla mnie da. Jeżeli coś oczekujemy, to znaczy się, że to nie jest faktycznie przyjaźń. Czyli pierwsze, poznawać Jezusa. Chcieć Go poznać. Przyjść w modlitwie, prosić Pana, aby dał się poznać. A On poprzez Ducha Świętego, bo to Duch Święty, to Ojciec przez Ducha Świętego objawia nam i daje poznanie Jego Syna. Bo Słowo Boże mówi, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. I też nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. To Ojciec może Tobie i mi poprzez Ducha Świętego Go objawić. Ale musimy przychodzić do Niego w pokorze. Wiedzieć, że sami nie damy rady. Nie może być tutaj mowy o żadnej pysze. Nie może tu być mowa o żadnych własnych motywacjach, własnych interesach czy jakichś oczekiwaniach. Poznać Go, bo On jest moim Panem, On jest moim Bogiem i Zbawicielem. I wiecie co? Gdy Go poznamy, nie będziemy mieli problemu, jak często mówiłem o tym, co On mi powie, gdy stanę przed Jego obliczem. Bo gdy czytamy w liście Piotra, właśnie tam jest napisane o tym końcowym efekcie, że będziemy przez to mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistych przybytków. A mało tego, mówi o tym, że gdy będziemy Go poznawać, to tym bardziej nie będziemy bezczynni w dalszym poznawaniu. Poznać Boga. Oj, nie wiem, czy jak Jan pisze, Pan Jezus mówi w 17 rozdziale Ewangelii Jana, to jest życie wieczne, żywot wieczny, tam jest napisane, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne. Czy Ty chcesz poznawać Boga? Czy chcesz poznawać swojego Zbawiciela? Całe życie nasze przejdziemy i nie poznamy Go do końca, ale zacznijmy to robić. I gdy zaczniemy to robić, nasze życie będzie się zmieniać. Zobaczcie, co Jan pisze o ojcach wiary. Znacie tego, który jest od początku. Znacie tego, który jest od początku. Chcieli Go poznać, On się im objawiał coraz więcej i oni Go poznawali coraz więcej. Czyli pierwszą rzeczą. Poznanie. Dalej, gdy będziemy iść tą drogą, gdy będziemy poznawać naszego Pana i Zbawiciela, przyjdzie do naszego życia moc. Doznać mocy zmartwychwstania Jego. Gdy czytamy w liście do apostoła Pawła, do Efezjan, apostoł Paweł pisze, może ja przeczytam, to jest pierwszy rozdział jest napisany, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. To jest ta moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. To jest ta moc, która działa w Tobie i we mnie, chcąc nas uświęcić, chcąc zmienić nasz charakter, chcąc uczynić te rzeczy, które Bóg oczekuje od nas.
oczekuje od nas, czytamy też w trzecim rozdziale, raczej nie w czwartym rozdziale, listu apostoła Pawła do Efezjan, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, aż wszyscy dojdziemy do pełni, aż wszyscy dorośniemy do wymiarów Chrystusowych. Aż wszyscy dorośniemy do wymiarów Chrystusowych. Ta moc, która działa, ta moc, która, gdy wołamy do Niego, przychodzi i się zmienia. Przychodzi i te Boże obietnice wypełniają się na podstawie Bożego, na podstawie tego, że chodzimy w mocy Bożej. Że modlimy się i to się staje. Że zwiastujemy Ewangelię i Bóg potwierdza to znakami i cudami, bo ta moc jest obecna w naszym życiu. Czyli doznać mocy zmartwychwstania Jego. Czyli być w Nim w pełni. Chodzić w pełni w mocy. O której, ale mówię, ta moc to nie tylko znaki i cuda. Powtórzę jeszcze raz. Przede wszystkim ona jest nakierowana na moje i na Twoje wnętrze. Aby nas zmieniać. Aby nas uwalniać od grzechu. Aby nas zmieniać nasz charakter, który ludzie, często chrześcijanie, nie chcą zmieniać. Czyli ta, bo ta moc nie działa w ich życiu. Zmieniać charakter, zmieniać sposób myślenia. Tak, gdy narodziliśmy się na nowo, Bóg zmienił nas sposób myślenia, sposób patrzenia, zmienił nas sposób te słuchania, zmienił to wszystko. Ale gdy ta moc przychodzi do życia Twojego i mojego, ona jeszcze bardziej wyostrza nasz sposób myślenia, aby był Bożym sposobem myślenia. Bo myśli moje to nie myśli wasze, mówi prorok Izajasz, właściwie Bóg przez proroka Izajasza do narodu izraelskiego i często do nas. My myślimy, że to Boże myśli, co my mamy. A to one całkiem mogą być daleko od Bożych myśli. Ale gdy ta moc zmartwychwstania, gdy będziemy podążali tą drogą, to wówczas Bóg zacznie wyostrzać. Wyostrzy nasz sposób myślenia na Boży sposób myślenia. Mało tego, zaczniemy patrzeć Bożymi oczyma. I w ten czas nie będzie problemu z obmową, nie będzie problemu z osądem, patrzeniem na drugiego człowieka w taki czy w inny sposób. Bo często patrzymy cieleśnie i widzimy to, co oczy widzą. A nie to, co Bóg widzi. Często może człowiek upaść, nie dlatego, że ma w tym upodobanie, ale dlatego, że nie daje rady. A wy, mocni w wierze, Słowo Boże mówi, napomnijcie, czy podnieście takiego może, napomnijcie w duchu łagodności, bacząc, by sami nie podlegać próbie. I często tak jest. Kogoś tam skrytykujemy, kogoś nazwiemy grzesznikiem, a moment sami widzimy, że też żeśmy upadli, nie jesteśmy lepsi. Czyli moc Boża, która będzie zmieniać nasze życie, a też i na zewnątrz działać, gdzie będziemy zwiastować Ewangelię, ona będzie żywa, skuteczna i będzie zmieniać tych, którzy słuchają i będzie prowadzić do pokuty. I dalej, gdy jest to w naszym życiu uczestniczyć w cierpieniach Jego. Kto chce pobożnie żyć, cierpienia znosić będzie. Ale właśnie często, gdy słyszy to młody chrześcijanin, mówi, chrześcijaństwo to samo cierpienie. Bóg, tak, przyjdą różne doświadczenia do naszego życia. Przyjdzie też cierpienie, które Słowo Boże mówi, Piotr pisze, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Przyjdzie też to często do naszego życia, aby nas ratować. Ale tu jest mowa troszeczkę o cierpieniu dla Ewangelii, dla Jezusa Chrystusa, dla Słowa Bożego. I nie każdy będzie cierpiał. Cierpimy nieraz z własnej głupoty, cierpimy dlatego, że wtrącamy się do cudzych sporów, nawet w tym świecie i później ktoś nas prześladuje i prześladuje nas ze względu na to, że jesteśmy wierzący, czy dlatego. Tu chodzi o cierpienie faktycznie, dla uwielbienia Jezusa Chrystusa, dla wywyższenia Jego imienia. Uczestniczyć w cierpieniach Jego. Apostoł Paweł mówił o tym, że uczestniczy w cierpieniach Chrystusowych, że on nosi stygmaty Chrystusa na swoim ciele. Wiecie jakie? Dostał tam odpowiednio, wielokrotnie dla zwiastowania Ewangelii, czyli znaki cierpienia też. Jeżeli pójdziemy tą drogą,
Najpierw, ale to jest kolejność. To nie jest tak, że stajesz się chrześcijaninem i od razu już cierpisz, już przychodzi cielesny. Bo gdy myślimy o cierpieniu, zawsze myślimy przede wszystkim o cierpieniu cielesnym. Ale zobaczcie, taka rzecz. W Kaznodziei Salomona w pierwszym rozdziale jest zapisane takie słowo. Kto cieleśnie, znaczy się tak, kto pomnaża poznanie, pomnaża też i cierpienie. Gdy poznajemy Boga, przychodzi też do nas cierpienie wewnętrzne, nie zewnętrzne, duchowe często. Ze względu na to, że patrzymy na tą wielką Bożą miłość, widzimy tą wielką Bożą miłość dla ludzi, dla każdego człowieka. I widzimy też odnoszenie się ludzi w odwrotną stronę. I często przychodzi i przywodzi do nas w życiu cierpienie. Dlaczego? Oni nie chcą. Dlaczego tak znieważają? Dlaczego tak czynią? Nie dlatego, żeby go oskarżać, ale przychodzi to cierpienie, że Bóg dał to, co najcenniejsze i chce uratować człowieka, a człowiek nie chce. Różne są objawy cierpienia. Też wiemy o tym, że w współczesnym świecie wielu chrześcijan przeżywa cierpienie fizyczne, prześladowanie fizyczne dla imienia Jezusa Chrystusa. Oglądałem pewien filmik, jak to wyprowadzono. Nie wiem, muzułmanin to nagrywał, nie wiem, dla przestrogi innych, czy jak. Jak wyprowadzono rodzinę, pewną zawieść, to było w Afryce, bo to karnacja skóry była taka, a nie inna, też zabudowania jakieś tam było widać i tych ludzi wszystkich, że byli czarnoskórzy. I oni tam siedzieli, oni ich podpalali w tym rowie, podpalali ich i tymi różnymi różne rzeczy czynili. Oni spokojnie siedzieli. Oni nie ruszyli się nawet, bo moc Boża była w ich życiu. Pozwoliła im przejść to wszystko, to duch chwały spoczywał na nich. Ale oni, najważniejsze dla nich to była właśnie ta droga, aby poznać Jezusa. Nie zastanawiali się, co ludzie powiedzą, ale aby to poznać. I tak samo, jeżeli my będziemy gotowi, to Bóg nas przeprowadzi. Nie po to, żebyśmy cierpieli, dlatego aby, ale po to, aby imię Jezusa było uwielbione. Bo po to jest Kościół Boży. Po to Bóg ciebie i mnie pociągnął do Jezusa Chrystusa. Powołał ciebie i mnie, aby uwielbić swojego Syna. Nie po to, aby uwielbić ciebie, aby wywyższyć ciebie, ale aby uwielbić Jezusa Chrystusa. Abyśmy wiedzieli, że ty nie żyjesz dla siebie, ani ja nie żyję dla siebie. Ale żyjemy, aby imię Jezusa Chrystusa było uwielbione w twoim, moim życiu. To chce uczynić Ojciec. Jak spełnisz to zadanie? Jak przejdzie swoje życie? Czy będzie uwielbiony Jezus Chrystus, czy nie będzie wywyższony? Myślę, że często Bóg Ojciec chciałby, a my się często nie dajemy. Czyli dalej uczestniczyć w Jego cierpienia, stając się podobny w Jego śmierci. Zobaczcie, z jednej strony apostoł Paweł pisze taką rzecz, że jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. Jesteśmy ukrzyżowani. A czy tak faktycznie jesteśmy ukrzyżowani? Ile ten stary człowiek ma do powiedzenia w naszym życiu, a mówimy, że on ukrzyżowany. On tam często nie ukrzyżowany. Jeszcze żyje, jeszcze może bluźni, tak jak ten jeden Łotr. Może jeszcze bluźni ten stary człowiek, bo stara natura taka jest. Co Boże właśnie mówi o tym, żeby być podobny w jego śmierci. I wiecie, gdy człowiek umiera, nie mówię tu o cielesnym umieraniu, ale mówię o duchowym umieraniu z tej starej natury. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale jest zapisane takie słowo, że kto wszedł do jego odpocznienia, odpoczął od dzieł swoich. Jeżeli umieramy, przestajemy realizować swoje dzieła w swoim życiu. Zaczynamy realizować Boży plan, Boże dzieło, które jest przeznaczone do twojego i do mojego życia. Ale aby Bóg mógł realizować ten plan, ten cel w twoim, moim życiu, musimy umrzeć. Bo jeżeli nie umrzemy, nie da rady mieć, jak to jest napisane w 6 rozdziale,
Nie, to jest w liście do Koryntian napisane, że jakaś społeczność między Chrystusem a Belialem. Nie ma stara natura i nowa natura. Nie może być albo jedna, albo druga. Natura żyje w nas. Jeżeli żyje nowa natura, Chrystus Pan uwielbi się i wywyższy i zaczniemy realizować Boże dzieła. Nie wiem, nie jest to łatwe. Ja wiem, że umieranie zawsze boli, bo tyle mamy do powiedzenia. Dlatego też na początku wspomniałem tą pewną rzecz o tym, że często ile tych słów niepotrzebnych wypływa, ale to nie nowa natura mówi. Nowy człowiek także tak nie postępuje. To postępuje stara natura, że widzi błędy, widzi rzeczy u innych ludzi, widzi takie czy inne rzeczy. Ja wiem, że jeżeli ktoś grzeszy, Słowo Boże mówi, zrób to, idź napomnij go. Jeżeli módl się za niego, idź powiedz mu, że to jest niewłaściwe, bo on może nie wie, że to jest niewłaściwe. Ale mówię, często jest tak, że wszyscy wokoło wiedzą, tylko nie ten, który powinien wiedzieć. Czyli, że mówimy wokoło jak, o zobacz ten upadł, tak dalej, tak dalej. A zamiast iść mu powiedzieć, słuchaj, to co robisz jest niewłaściwe. Zobaczcie, ile tej starej natury jeszcze w nas. Czyli ona tak faktycznie jeszcze nie umarła. Jeszcze żyje w nas. Jeszcze ona jest. Być podobny w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Są chrześcijanie, którzy chodzą po tym świecie, ale już nie żyją w tym świecie. Rozumiecie? Nie wiem, czy rozumiecie. Żyją w świecie, w ciele, ale już tu chodzą po tym świecie, w ciele, ale żyją już w pełni w Królestwie Bożym. I nie zastanawiają się, nie myślą o dniu zgonu, ale myślą o tym, żeby jak najszybciej przejść na drugą stronę. I mówią tak jak apostoł Paweł, ale to jest właśnie cel, że śmierć jest dla mnie zyskiem. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwa droga, bo w współczesnym świecie i w ogóle ludzie zawsze chcą iść na skróty, zawsze chcą iść na łatwiznę, żeby jak najłatwiejszym sposobem osiągnąć pewne rzeczy. Ale jest to droga i nie da się inaczej tą drogą pójść. Nie ma u Pana Boga drogi na skróty. Pierwsze, chcieć poznać Go. Później, gdy będzie to poznanie. Zresztą ja wam też przeczytam ze Starego Testamentu, może to jest dzisiaj, wczoraj czytałem, to jest Przypowieści Salomona. Drugi rozdział. Tam jest też mowa o poznaniu. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa, zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana, uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, szczerząc ścieżek prawa, czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, prawość i każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie. Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi. Może tyle. Z ust Bożych, czyli jak mówiłem, to nie jest tak, że zacznę czytać i już będę poznawał, ale odpowiednia postawa przed Bożym obliczem i Bóg zacznie objawiać siebie w twoim życiu. Ty nie patrz na brata, nie patrz na siostrę, ale patrz na siebie. Chciej poznawać Jezusa Chrystusa. Chciej wzrastać w Nim. Wiem, że nie jest to łatwe. Powiesz, że ja nie mam czasu. Jakoś, gdy czytamy historię i dziejów apostolskich, czytamy historię różnych mężów Bożych, w różnych sytuacjach byli. Byli na katordze, często słuchamy świadectw ze wschodu, już byli tu,
ale poznawali Boga. Było to pragnienie, była modlitwa. Mimo to, że pracowali, może jesteś zajęty, ale chciej poznawać Boga. Gdy będzie to pragnienie w twoim życiu, to Bóg zacznie się objawiać. Zaczniesz kosztować tych cudownej mocy wieku przyszłego. Jak jest napisane w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków. Choć tam jest napisane, że ci, którzy zakosztowali. Ale Bóg chce, abyśmy kosztowali tej mocy wieku przyszłego. On chce, aby moc Jego działała w twoim życiu. On chce i pragnie tego, aby przeszedł tą drogę, abyś był doskonały w Nim, abyś mógł się tobą chlubić przed aniołami. Mógł się tobą chlubić Pan Jezus przed Ojcem swoim. Ale decyzja należy do ciebie i do mnie. Czy pragniesz tego? Czy masz ważniejsze rzeczy w twoim życiu? A Słowo Boże, gdy czytałem, mówi, że bardziej szukaj tego niż skarbów ukrytych, niż złota, niż srebra. Szukaj tego. Chciej. To jest dla nas życie. Mija szybko. Powiem, nigdy się nie spodziewałem, że tak szybko przeminie moje życie. Choć nie jestem jeszcze taki stary, jestem w średnim wieku, ale bardzo szybko przemija życie. I dzień, i odchodzimy do wieczności. Dlatego poświęćmy trochę więcej czasu w naszym życiu. Jeżeli oczekujesz, żeby moc Boża działała w twoim życiu, to musisz iść tą drogą. Nie ma innej drogi. Nie ma taryfy ulgowej. Bóg nie ma względu na osobę. Każdy jest taki sam. Każdy jest równy przed Jego obliczem. Nie mniej więcej, czy nie tobie więcej, ale ta sama droga i tak samo musimy chcieć poznawać Boga. A On przede wszystkim najpierw będzie zmieniał nas. To jest podstawowa rzecz. Najpierw będzie zmieniał nas, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa w naszych reakcjach, w naszej mowie, w naszym sposobie myślenia, abyśmy byli podobni do Jego Syna. A później przyjdzie moc. To już będzie normalna i nie będzie się zastanawiał nad tym. Nie będziesz o tym myślał, czy ona ci potrzebna, czy nie, bo ona będzie. I to będzie normalne, codzienne twoje życie. I też przyjdą mi cierpienia różne, ale nie po to, aby cię utrapić, ale będziesz wiedział, że przez to jest uwielbiony Syn. I dlatego też jest napisane, że jeżeli przychodzimy różne próby, doświadczenia, poczytujmy sobie to za największą radość. Jak? Człowiek cierpi i ma poczytać sobie to za radość. Ale gdy pójdziemy tą drogą, gdy te rzeczy będą w naszym życiu, ten czas to zrozumiemy. I będziemy uczestniczyć w Jego śmierci. Umrzemy dla tego świata całkowicie. Dla tych rzeczy tego świata umrzemy. Nie będzie problemu. I będziemy widzieć dalej. Będziemy widzieć już nie te rzeczy, ale będziemy widzieć tam, gdzie jest nasza ojczyzna w niebie. Tam, skąd oczekujemy Chrystusa Pana. I to już będzie dla nas naturalne, to wołanie do Niego. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. To jest taka droga. Wiem, że temat mocy Bożej można by było rozwijać. Można by było wiele, wiele mówić na ten temat. Może nie jestem tak wymowny, tak krasomówczy, jak niektórzy nauczyciele, ale to nie na tym polega. Ale myślę, że możemy zgłębiać. Możemy w naszym życiu czytać. I zobaczycie, znajdziecie jeszcze tu, jeszcze tam w Słowie Bożym, jeszcze tu wskazówkę. I Duch Boży was poprowadzi, aby poznać Jezusa. Wspominamy Jego śmierć. On chce przez to, abyśmy o Nim nie zapomnieli, ale też chce, abyśmy Go poznawali. Co zrobisz z twoim życiem, które masz jeszcze przed sobą? To nie tylko do młodych, ale dla każdego z nas. I średnim wieku, i starszy. Co zrobisz? Czy ich poświęcisz ten czas? A czy może mówisz, że już za późno? Nie, dla żywych zawsze jest nadzieja. Chciej poznawać Boga. Mówię, nie polega to, że przeczytasz fragment Bożego Słowa i pójdziesz i zapomnisz o tym. To nie polega również na tym, że będziesz czytał nie wiem ile i mu się tobie będzie wydawało, że już znasz. Ale gdy przyjdziesz w odpowiedniej postawie, myślę, że to też trzeba prosić Pana, aby nas nauczył
przychodzić do Niego we właściwy sposób, z właściwą postawą. Nie chodzi tu o pozę zewnętrzną, bo zewnętrzną pozę możemy się położyć plackiem i leżeć, a nasze serce wewnętrzne może być twarde jak nie wiem. Możemy być nieskruszeni, twardego karku. Ale chodzi o to, aby oddać we właściwy sposób Mu pokłon, we właściwy sposób przychodzić do Niego. Poprośmy Ducha Świętego, aby On nas tego nauczył i On nas nauczy. I On zacznie działać w naszym życiu. I zobaczycie, jak błogo, jak słodko, jak miło mieć z Nim społeczność, jak wspaniale poznawać Go, że to jest to wspaniała rzecz, to jest balsam dla serca człowieka, że to jest balsam dla duszy człowieka, przybliżać się do Jezusa. Podoba mi się, jeszcze tak na koniec opowiadałem to świadectwo, ale jeszcze raz opowiem, podoba mi się świadectwo założyciela Armii Zbawienia. On wiódł normalne chrześcijańskie życie, ale przyszedł dzień, że umierał. I faktycznie umarł. No bo jak mógł pójść do nieba, widzieć Chrystusa Pana, czy może miał wizję w niebie? I mówi, że najszczęśliwsi tam w niebie byli ci, którzy byli najbliżej Niego. Nie inaczej. A on na mnie spojrzał i wiedziałem, że zawiodłem. I mówi, prosiłem tylko o jedno, aby jeszcze darował mi jeszcze życie, aby mógł wrócić i zmienić i naprawić to, co było niewłaściwe w moim życiu. I on założył później Armię Zbawienia. Założył później to, aby pomagać biednym ludziom, aby zwiastować Ewangelię biednym ludziom. A on mówi, wystarczy, że Chrystus Pan spojrzy. Ale mówi, najszczęśliwsi byli ci, którzy byli najbliżej Niego. Chcesz być najbliżej Jezusa? Nie ma innej drogi. Trzeba chcieć Go poznawać. Trzeba wzrastać w Nim. Trzeba uczestniczyć w Jego cierpieniach. Trzeba uczestniczyć w Jego śmierci, aby doznać tym sposobem zmartwychwstania. Wiele można by było mówić na ten temat, ale nie wiem, ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz. Czy też takie życie, jakie prowadzisz, ci się podoba. Myślę, że nie chcemy być tacy, jak Martin Luther opowiadał, że jesteśmy dziećmi króla, a żyjemy jak żebracy. Nie chciejmy żyć jak żebracy. Chciejmy żyć jak dzieci króla. Chciejmy Go poznawać. Chciejmy wzrastać w Nim. A On będzie Ciebie błogosławił w Twoim działaniu. Będzie Ciebie błogosławił w Twojej pracy. Będzie błogosławił Ciebie w dziele, do którego Cię powołał. On to będzie czynił. Bo to od Niego wszystko zależy. On jest źródłem wszystkim. Śpiewamy tą pieśń. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Nie w człowieku, nie w moich umiejętnościach, nie w tym, kim jestem, nie w moich zasługach, ale w Nim. Wszystko jest w Nim. Może jedną rzecz jeszcze na sam koniec powiem, abyśmy też zastanowili się. Słuchałem pewnej sugestii, bo często... Już tak na sam koniec. Myślimy, że jeszcze czasu mamy tak wiele. Ale słuchałem kiedyś takiego wykładu o tych koniach, tych czterech jeźdźcach Apokalipsy. I on zwrócił uwagę na pewną rzecz. I faktycznie ja później sprawdziłem w tym tłumaczeniu greckim, że ten ostatni koń to jest koń barwy zielonej w greckim tłumaczeniu. Nie siwy, ale zielony. A kolorem zielonym, znakiem zieleni jest islam. Koran jest zielony jako księga i flagę islamu jest zielona. Abyśmy o tym wiedzieli, że te konie już są. Kolor barwy czerwonej to jest komunizm. I on ilu ludzi wymordował. Islam ilu ludzi wymordował i morduje. I to jest. A my jeszcze czekamy nie wiem na co. Za czasów Pana Jezusa też czekano. Czekali, aż przyjdzie Mesjasz. I On przyszedł, a oni nie poznali nawet czasu, że On przyszedł. Nie poznali.
I my też czekamy przyjścia Jezusa. Też czekamy, że przyjdzie, zabierze Kościół. Widzimy znaki, które się dzieją wokół nas, a my myślimy, że nie wiadomo, co jeszcze musi się stać. Dlatego dołóżmy starań. Ten czas, który nam pozostał, aby chcieć Go poznawać, aby być gotowymi na przyjście Jego. Gdy przyjdzie, aby Ciebie zabrał, abyś mógł być radosny, uśmiechnięty, nie musiał stanąć przed Nim ze spuszczoną głową i wiedzieć, że zmarnowałeś czas, który Tobie darował. Bóg Ojciec Ciebie i mnie, każdego z nas wybrał, aby uwielbić Jezusa, swojego Syna. Stańmy na wysokości zadania. Amen.